Dzień dobry. W piątek zapach trawy na korytarzu się unosił. Pewnie marychy leczniczej, bo jak to inaczej. No, po przerwie rozpoczynamy. Po przerwie na chorobsko, przeziębienie, rozpoczynamy aktywności fizyczne z powrotem. Brakowało mi tego. Ale podmokłe łąki tutaj, dawno nas tu nie było, bo zmieniliśmy trasę. Wschód słońca nad morzem w zasadzie. Pięknie. Kondycja po tygodniu przerwy. Słabiutka. Jeszcze człowiek taki trochę słaby po tym przeziębieniu. No ale już. Jak już wyszedłem rano pobiegać. Jest siódma. Siódma z groszem. Zobaczcie, jak jasno już jest. No to teraz z górki będzie, więc załóżmy, że przyjąłem szczepionkę naturalną. I tak powinno być. Na grypę sezonową, która wiosną będzie gościć. Podobno dużo jest ludzi przeziębionych teraz. No dobrze, truchtamy, bo słabo to idzie. No ale pierwsze koty za płoty i walka z otyłością brzuszną oczywiście jest w trakcie, tylko delikatnie się wstrzymało. Wiecie, jak jest człowiek chory, przeziębiony, to się tam nic nie chce. Nie, i taki stan towarzyszył mi kilka dni, aczkolwiek normalnie funkcjonowałem w zasadzie. A dobra, biegam. Jest piątek rano. Piątek rano, dzisiaj nie wiem, 15. Chyba 15 lutego. 2024. Jak będziecie oglądać to kiedyś? Właśnie chyba olcha. Nie wiem, czy to jest olcha, poprawcie mnie. I to pyli niesamowicie. I mnie uczula również. Ja jestem uczulony. Czy reaguje płaczem na pyłki olki, olchy i brzozy. A to jest brzoza chyba taka. Nie brzoza, tylko wierzba. Bo tu ma takie kotki, widzicie? Kotki. Ostrości nie chcę złapać. No, takie kotki, więc czas pylenia nastał. Czas pylenia różnych roślinek. Mnie chwyta właśnie w bardzo wczesną wiosną tylko pewien rodzaj. No i tyle. Połzawi trochę człowiek. Nie jest tragicznie, że tak powiem, ale jakiś dyskomfort jest. Na szczęście tylko miesiąc może. Jak dziki tu zryły. O, nieźle. No, tu tereny takie podmokłe, że to i łoś gości, bo tam rozlewiska normalnie są, czy zastoiny wodne, jak to się mówi fachowo. Chociaż zrobimy troszeczkę pompek, nie? Nie 200, ale z 50. Ogarniam porządki w aucie. Czy używacie czegoś takiego? Tak. Moja stara gzela, że tak powiem. Mamy Boczuś, Skociewskie, Kabanowskie i tym podobne. Słoneczko. Belka tutejsza. No, chwilę mam czasu, to odwiedzę miejsce znane widzom TikToka właściwie. Bulwar Nadmorski w Gdyni. 12 stopni jest, wyobraźcie sobie. No, to miejscówka dobra na spożycie wołowiny. Ale słoneczko piękne. Jak widzicie, wołowinka jest, 15 deko około. No chodź tu. No, będziemy sobie jedli. Takie moje menu. I kabanosikiem zagryzam.
Dobra wołowinka, świeża. Świeżo mielona. Kabanosik też niezły. Dla niedowiarków. Proszę, surowa. Spoko. Odżywczość 100%. Nie solę, bo nie mam soli. Bez przypraw zjadam po prostu. Wiecie, jak to się utylizuje w żołądku, nie ma z tego żadnego odpadu. Ciepło jest, ale jest zimno od wody. Bulwar nadmorski. W lutym 16 lutego. Że niby ciepłe powietrze jest, ale chyba jednak zimne od wody. Czuć zimno. Sezon na morsowanie będzie. No, przed wiosną. Dzisiaj jestem na pływalni. Syn ma zajęcia na basenie. Co tydzień mu to wyszło w zasadzie. Co tydzień od początku roku szkolnego. Może dwa razy mnie nie było, co albo trzy. Cieplutko, piękna pogoda słoneczna. Nie ma sztormu. Cieplutko, piękna pogoda słoneczna. Nie ma sztormu. W sobotę wyszedłem pobiegać sobie. Godzina 7:30. Dzisiaj jedziemy z Ewą na domek na trudne czasy. Jakieś porządki już porobić. Takie faktyczne. Chociaż pogoda nie sprzyja, dzisiaj jest chłodniej niż wczoraj. No dobra, trzeba rozruszać gnaty. Zanim pojedziemy, to wizyta czeka nas potencjalnego kupującego mieszkania. Przyjdziemy na chwilę z pośrednikiem. Brzydka pogoda, wrzawka pada. No i taka właśnie to pogoda w lutym, chociaż ma być prawo taka. I tak dobrze, bo śniegu nie ma i mrozu. Chociaż może czasami to by było lepiej, gdyby słoneczko świeciło i mroźno było, nie? A nie takie wiadomo, nie wiadomo co. Szaroburo i ponuro. No dobrze. Trzeba coś robić, więc chyba i tak pojedziemy na domek. Ciężko się biega po takich przerwach. No tydzień przerwy niecały. No tydzień przerwy, więc pół biegłem, pół może przejdę trochę więcej. No i tak się wdrożymy. Tydzień przeziębienia jednak było. Się odbiło na kondycji. W bazie już wystarczył ciepły jeden dzień. I oczywiście po schodach. Zmierzymy się po miesiącu walki z otyłością brzuszną. Tydzień był przerwy, bo była choróbka. 83 ostatni wynik, a 90 chyba 7 miałem. Nie. 90 niecały miesiąc temu. No dobra, podobnie jest, podobnie, więc nie przybyło, nie ubyło przez tydzień przeziębienia, a więc dobrze. A nie przed kolędą, w sensie przyjdą oglądać mieszkanie. No dobra, piłeczkę zostawimy.
wkurzony. No nie pomalowałam się. Jaki wieśniak sobie dzisiaj. Jedziemy na domek. Herbaty mamy na wynos, jedną, drugą. I spylamy. Ręcznik trzeba kupić. Na zewnątrz ubieram buty, bo odkurzane było. Będzie widać tęczę, ale słabo, nie, nie widać teraz. Jechaliśmy na wiochę. Musimy się poubierać, bo mrzawka. Buty przybyć. Graty brać, wziąć i zasuwać do domeczka. Ręczniczek, buciki, zmiana. Ja muszę też gumowce wyciągnąć do domeczku. W gumniaczkach normalna mrzawka zasuwa jak nic. Nie, to, ale to nikt nie poprawi tego, bo do tego słupa jest działka gminy, wiesz? No, to dopiero jak wyschnie. Zobacz, przecież tu już, to nie, no już terenowe samochody ewentualnie. Patrz, jak tutaj podwoziem ktoś szorował, widzisz? Patrz tu, mała. Tu. Chyba, że jak jechaliśmy. A to nic, ale jest. No, będzie zrobione coś, nie? O, jest jak to mokro teraz. Podła. Podła, no. Jesteśmy w domeczku. Ach, kocyczek wyschnąć musi teraz. Muszę rozpalić pierwsze co. Rozpalamy, kurczę, nie tu, bo jest tylko jeden brykiet, ale dobra. Tak. Ale to się sypnęło, wiesz. Ale łaziła, bo jak ścieliłem, to widziałem. Dobra, rozpalamy. Dzisiaj ludzie byli oglądać mieszkanie, młodzi tacy. No i wiecie, czyżbyśmy nie na darmo szykowali domek na trudne czasy, że będziemy tu mieszkać po wydaniu mieszkania, jak się sprzeda. Dobra, brykiecik trzeba wziąć. Widzicie, jaka decha fajna? Będzie użyta do czegoś gdzieś. Przygoda by była niezła, nie? Jakbyśmy tu pomieszkali sobie. No tam x tyle ile trzeba. A ty rozpalasz? Rozpalam, mała, ale tu masz śmietnik. No. Ja tu rozpalać, panie. Dobra, na razie nie jest. Ja muszę wziąć te poduszki, niech sobie tu biorą. Wezmę dywan, bo trzeba. O, widzisz, a teraz tak będzie. No nie jest taki całkiem sygnasty. Trochę, ale o, a to co? A, to kiedyś... Ja wtedy myśleliśmy, że coś tu się... nie? No. Zaklinałaś. O właśnie, widzicie? Pamiętacie scenę ze starych czasów? Że kurde, wolę sam sobie okna pomyć. Bo przynajmniej uniknę problemów. Tak było jakoś mówione, nie? No i co? I jak teraz? Czy są? Sprzątanie trwa. Nie ma i to są takie kwaki do korzynka. Zdjąłem, że ja tym zrobię, jak to powiedzieliśmy.
ta podłoga tu mi wyszła w tym kącie. Że tak powiem. Te listwę, takie kantóweczki właśnie. I tu wszystko solidnie, te dechy są grube. Dotąd, później idzie boazeria. No, trzyma się. Wynieść. Tu położymy saszki wszelkiego typu. Co to jest? Jakieś pudełko. Woda trzeba przynieść ze studni. Takie wiadro ze stali nierdzewnej. Kiedyś mi zamarzała ta woda. Niech się grzeje woda. Ja ten podłogę chyba jeszcze tak przetrę. Jak stąd wyjdę? Ja ten podłogę chyba jeszcze tak przetrę. Jak stąd wyjdę? Oczyścimy tutaj brudziczek. Widzicie, on nigdy nie był używany. Nowy kupiony. Zobaczcie, co to jest, co to jest w ogóle? Soda oczyszczona. O, do sprzątania. Proszę, jak to lubisz? No, my sobie będziemy tutaj prali w rękach, to będzie dobrze. No. Będziemy w jeziorze prali. Na czarze. Mamy łazieneczkę ładnie. O. Kurze. Tu jeden papier został, tylko toaletu. Reszta wywieziona. Dobra. Mamy, panie. O, olejki, ale to nie są takie eko, wiecie, tylko chemiczne bardziej. Do śmietnika pudełeczka. Jak ze śmietnika zorganizowany, już to setny raz mój taboreciki, zresztą też tam ten taborecik jeden i tu drugi, co miseczka stoi też ze śmietnika, a w komineczku już żwawo się pali. Serwetka kupiłem, jak wystrój wnętrznie, normalnie zrobiłem też tak po swojemu. Halina nie chciała przyjść tu mieszkać, kurde, no, marzyły się im wszystkim wille. A to nie ten standard. No i co? No, no i co? Coraz ładniej. Wszystko o, od Fiata to były te oryginały. Ktoś może chce kupić. Ej, no nie, dajesz. Taki kartuszek. To jest gdzieś ta kuchenka. Ten palnik jest gdzieś tam. Ty mi tu przestawiasz, proszę pani. No nie wiem, jak to robię. No tak, tak, przynajmniej wiem, że co tak, gdzie jest. Tak, kubeczek na zewnątrz. Tak, oczywiście, bo to jest... O, a, widzisz, tak, zestaw. A to też na zewnątrz. Piersiówka ze spirytem, no. Dobra. I alejeczek jakiś tu damy. Taki, o, widzicie? O, ale nie widzicie. Zapach jakiś tam. O, ciepła woda już, proszę państwa. Normalny komfort życia się podniósł co najmniej 100%. O, niech to stoi właśnie tutaj sobie. Będzie śmietnik, później się wyrzuci. Dobra, idę. Te dywany do ładu. A mrzawka? Jest. O, panie. Mm-hmm.
no, zadeptane troszkę te wybrane, bo. Wygląda dywanik przed czyszczeniem. O, musimy wyczyścić i pójdzie do pokoju tam. Gdzie myszonki? Były? Nie, tam raczej one nie były. No. No bo to ty mi dałaś. Tam. Dałaś mi. Dobrze. Czysto. Domek nas przyjmie niedługo, bo będziemy musieli gdzieś mieszkać, jak chata się sprzeda. Łabędzie, łabędzie. Spróbujemy, czy jeszcze działa. Musimy szykować się na trudne czasy. Palamy lampę. Zobaczcie. Czy knot jest? Jest, panie. Zmniejszymy, trochę nas mrodzimy. Zrobiło się? Zobacz, ma. Zobacz, jak ładnie, widzisz? Elegancki, fajny taki. I ten ma odbłyśnik jeszcze cały, bo mi zależało na tym całym. Patrz, ona jest w dobrym stanie, ta lampa. No, bardzo porcelanka. A te małe lampy były, wiesz, do czego? Do czego? No pewno, ba. Jeszcze zapach nafty, ale idzie. O, a ta mała to służyła jako podpałka do pozostałych, wiesz, takie jak się naczytałem się z historii od razu lamp. To był taki świeczka taka, żeby ten co rozpala lampy miał zawsze ogień, nie? No, no. Taka malutka. Ona raczej nie do oświetlania, tylko taka jako źródło ognia. Fajne światło ciepłe, nie? Tak, no to właśnie to ciepło, to promieniowanie. To są, można schować. Dobra, widzicie tutaj, widzowie, taki mamy zestaw lamp naftowych. Z drugiej strony wam pokażę. Wyglądają lampy. Cyk. Lampeczki tu skończyły, bo spaliny. No, zatankowałem zbiornik wody deszczowej, żeby do takiego użytku tutaj. Że tu wody bieżącej nie ma, to rozwiązałem takim zbiorniczkiem. Tankuję wodę deszczową i pyk. Bateria tu była, ale zmieniła miejsce postoju na betonowe bloki. Mam coś takiego nawet. Jak tu mieszkałem, to służyło mi za lodówkę plenerową. Taki kibelek. Nie używany oczywiście, ale trudne czasy mogą przyjść i będzie używany. Teraz jeszcze tylko odkurzymy, znaczy zamieciemy. A tu chciałem wam pokazać ten pieniek tutaj, który robi za podporę ławeczki. O, on został przywieziony z Norwegii, z Nordkapu, chociaż tam drzew nie ma, jak ktoś się orientuje. No i służy mi dzielnie kilka lat, od 5 lat już go mam. Dobra, tu Ewa sobie mości łóżko. No cóż, jak się... Nie będę krakał. Chciałem powiedzieć, że jak się traci robotę w korpo, to trzeba sobie szykować sobie miejscóweczkę w domku. I robić to, co się chce robić. To co? Nie. A, chcieliby niektórzy.
Ale trudno stracić pracę pracując u siebie. Tylko lata świetności wracają normalnie. Jak to było? No to już dowoli. Działa. Ile prądu mamy? 13,8? 13,7? Dosyć dużo, a żaróweczka się świeci cały czas. No proszę. Wydajne akumulatory. Czyli jeden 100-amperowy. Chodzić tu. Żywotni karniesz, widzicie, ze stalowej linki. Działa. Będzie działał lata. IKEA wymięka przy tym. Widzicie, jakie tu mam naciąg. Śruba rzymska to się zwie. Zobaczmy. Działa maszyna. Ty mi dałeś tą herbatę? To herbata? Ja myślałem, że to herbata. Kostki rosołowe. Nie kostki rosołowe, no coś ty. Czy widzowie wiedzą, co to jest dokładnie? Lucjan, napisz w komentarzu. No, nie masz jak tę herbatę. No ty, a dobra, ta jest inna. Ta. No ale to jest z tej strony jest to samo. Aha, okej. Proszę cię bardzo. To jest herbatka, pur, coś tam. Tak, no, przypomniałem sobie. Pur do odchudzania. No czerwona herbata, dokładnie. Amerykańską, albo ją zostawiamy, tu pijemy, albo... To tu będziemy, domkowa będzie. Będziemy... Weź, no to weź sobie. Masz mam. Witamy w klubie introwertyku. Cisza. Przysnęliśmy. Zaraz jedziemy. Idziemy na piechotkę, bo przecież wiadomo, mżawa taka pada, że o Jezu, nieprzyjemnie. Ale przespaliśmy się troszeczkę, chociaż w domeczku czyściutkim, cieplutkim już prawie. Lecimy do Mordoru. Hello, oczywiście. Co to jest? Jest nowość jakaś z Bychawy. Kefir z Bychawy, widzicie? Auto przed nami, takie oryginalne, zostawia cztery ślady, skrzywe i przeładowane. Schabowe dzisiaj. Wołowiny mielonej zostało trochę. Usmażymy. Oczywiście słonina i boczek. Jest 16 sobota. Pierwszy posiłek dopiero jemy. No. A jeszcze mam boczuś tutaj z kocieckim węgarnik taki. Tak wygląda. Dobra, to wrzucimy to. Oj, nie aż tak. Oj, sorry. Ej, światełko, pyk. No to ja muszę to skosztować. O, tak o. Mielona, wołowina mielona. No widzicie, coś takiego. Nie wiem.
takie skabowe, trybowane od razu. Jak widzieliście, byliśmy w domku na trudne czasy, nawet się zdrzemnęliśmy, taka tam cisza, że mózg się wyłącza po prostu. Normalnie krwisty wewrz trochę się przyjarał, a schabowa jak schabowa. Dobra, robimy mizerię. A ta wołowina tu ma dość. I takie mamy jedzonko. Pierwszy posiłek konkretny może Ewy, mój to w ogóle pierwszy. Wyciągnęła stare spodnie, zobaczcie. Była opięta wtedy. A teraz to tyle mniej. Wisi. Robisz dwie. No.